Hej, dobrze, witajcie, jestem Maksia, to jest kolejny odcinek z Anno 1701, Klotwa Smoka. Tym razem zaczynamy misję numer 8, odszukaj Grace Bonnet. Mam nadzieję, że pamiętacie, co się stało w ostatnim odcinku. Byliśmy już, no, malutki kroczek od końca, aż tu nagle, no, niestety Bonnet nas zdradziła kompletnie, wykiwała i leci do Del Toro. Czyli ona po prostu była wtyką do tego wszystkiego, przykro. I to bardzo, ponieważ ja pokładałem w niej nadzieję, że będzie z nami. No i tak się stanęło, że się wszystko skopsało. Dobra, tak więc zaraz rozpocznij misję i posłuchajmy, co tym razem lektor nam powie. W oddali statek Grace Bonnet. Fakt, zawsze miała na uwadze wyłącznie własną korzyść. Ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że była marionetką Del Toro. Podczas gdy Liang Wu na całe gardło wykrzykiwał swoją wściekłość, zapędziłem marynarzy do roboty i postawiliśmy żagle. Finn jednak mnie zatrzymał. Milczący i pobladły wskazywał wał czarnych chmur burzowych rosnący przed statkiem Bonnet. Nie bacząc na niebezpieczeństwo, trzymała kurs. Przypuszczam, że obawiała się Del Toro i nie chciała opóźniać przekazania artefaktu. Ja jednak nie mogłem i nie chciałem podejmować takiego ryzyka. Nie pozostało nam więc nic innego, jak czekać na koniec nawałnicy. Gdy tylko morze nieco się uspokoiło, zabrałem Fina na pokład i razem z Liangiem Wu podążyliśmy śladem zdrajczyni. Dobra, tak rozpocznij misję. Bogom niech będą dzięki. Przetrwaliśmy bez uszczerbku niepogodę. Udam się niezwłocznie do moich posterunków i dowiem się, dokąd wybrała się Grace Bonnet. Nie możemy zgubić jej śladu. Jeśli Bonnet zdoła nam uciec i rzeczywiście dostarczy smocze oko Diego Del Toro, my musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec kolejnej katastrofie, takiej jak w Świętym Mieście. Musimy odnaleźć Grace Bonnet! Otrzymałeś nowe zadanie. To jak się zaciął, musimy, to coś tak. W wszystkich magazynach o Bonnet albo o Del Toro. Słyszałem, jakoby podczas ostatniego sztormu wywrócił się jeden ze statków w tej okolicy. Jeśli na jego pokładzie była Bonnet, być może udało jej się tu gdzieś ukryć. Ze strachu, że Grace Bonnet mogła zniknąć z artefaktem, nie mogę zmrużyć oka. I jest największa mapa w grze, no kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie. Już widzę, ile tu graczy będzie, nie? Kogo to? Nie wiadomo. Nie mam magazynu, tylko nabrzeża. Dobra, mniejsza z tym. Nie wiem, jak się nabrzeże postawi, to co, nie można zidentyfikować posiadacza tych ziem? Nie wiem. Wyznaczyć kurs! Jak rozkażesz? Wciągać żagle! W rzeczy samej dbam o dobry kontakt z lożą. Mój trzeci mąż, Del Toro? Mam z tym kretynem jeszcze jeden rachunek do wyrównania. Od lat mi się wymyka. Mogłabym ci pomóc? Pod pewnymi warunkami. Spotkajmy się na mojej wyspie. Już im jesteś gotów zabrać na pokład mojego szpiega? Po tych twoich dyskretnych poszukiwaniach Bonnet prawdopodobnie będzie próbowała uciec na jednym z licznych statków handlowych. Mój agent pomoże ci w przeszukiwaniu statków i będzie miał na ciebie oko na wypadek, gdybyś próbował wejść w jakiś układ ze swoim przeciwnikiem. Wyznaczyć kurs! Wciągać żagle! Na tym statku mogą przebywać podejrzane osoby. Okaż swą stanowczość i przeszukaj go. No kurwa, jak? What, man? Nie wiem, czy... What? Kapitan na mostku. No to chyba nie działa, nie? Wciągać żagle! A, nie działa, dobra. Jak rozkażesz? Nie wiem, kliknij LPM, ale ps. Natknięto się na nową wyspę. Chyba, że to są jej i nie mogę. Chyba, że... Dobra, mam nadzieję, że... O! No kuwa mać! To są jakieś jaja chyba. Dobra.
Nie, to nie. Wyjebane. Co to? Avanti! Musimy popytać o Grace Bonnet wszystkich ludzi w tej okolicy. Co? Bonnet was przechytrzyła? Znowu ty. Niestety nie widziałem ostatnio ani jej, ani Diego del Toro. Powiem wam, że podejrzany ten typek, już od samego początku tego wszystkiego, on tak nam pomaga, że może się ukryć z tym wszystkim. Nie, no nie, no nie da, no przecież opcji. Nie wiem, jebać to. Wyspy poodkrywam. Kto tutaj jest? Azjatycka poezja jest istną wiedzą. Kuzyn? Diego del Toro? Ale chyba nie ma go gdzieś tutaj? Na samą myśl o tym tyranie nogi mi się trzęsą. Przepraszam, że przeszkadzam. Czy mógłbyś wspomóc mnie odrobiną drewna? Spierdale, patrz ile ty masz, gościu masz wyspę, weź wypierdalaj. Budować statek. Bogowie ciężko mnie karzą. Castelli nic nie wie. A Jorgensen nie potrafi sklecić dwóch zdań, gdy tylko usłyszy imię del Toro. I co może zagadkową madam Nadaski ze zleceniodawcą Bonnet? Wciągać żagle! Wyznaczyć kurs! Nie da się. Ziemia, ahoj! Nie, o co z tym chodzi. Mamy tutaj kogoś ponownie. Ten wypadek w Świętym Mieście otworzył przed handlarzem takim jak ja całkiem nowe możliwości. No nie wątpię. Słabo to widzę. Nie chcę, żeby będę musiał się osadzić na tym, nie mogę sobie popływać jeden odcinek. I tak, żeby się misja zakończyła. Ciągle to samo robię, rozbuduj do obywateli, kupców, jeszcze arystokratów może dojebiem, to się zesram kompletnie, co? Ale to widzę jakieś puste wyspy, to o, ta pewnie będzie przeznaczona dla mnie, o ile? Jak rozkażesz? Wciągać żagle! Wyznaczyć kurs! Wyznaczyć kurs! Tu kogoś mamy jeszcze. A magazyn ma... No tu już byliśmy, to jest ten. Typku, na. Nie wiem, tu z tyłu coś może jeszcze będzie. Nie lubię nieodkrytej mapy, cholera mać, no. Tu jeszcze coś może być, to się tam cofnie. Tam nie idę patrzeć w ogóle, bo... Jakieś cele już mam? O, ja pierdolę. Poboczne wyjebane. No ta, wybierz statek do przeszukania, jak to nie działa. Geniuszy. Kapitan na mostku. Jeszcze może opcja zbugowana i misję nie zrobię, co? Tutaj jest jakiś statek, aha. To tutaj mam użyć. Czekamy na rozkazy. A to sorry. O. Wow. Czyli ten statek mam zbudować, dobra. Biorę ładownię pod lupę. Wyznaczyć kurs! Nie stawiali oporu, ale na pokładzie nie było nic poza paroma skrzyniami sucharów. Jak rozkażesz? Na przystani w stacji handlowej stoi zakotwiczony jeszcze jeden statek. Przeszukaj go! Ona nam za bardzo pomaga. Tu coś nie gra z nią. Z nią coś nie gra. Chociaż teraz tak myślę, to mi się wszyscy nagle podejrzani wydawa. Przeprowadzam inspekcję ładunku. Właśnie dotarły do mnie przerażające nowiny. Jeden z moich kapitanów dowiedział się, że trasa przez Rafę wiedzie prostą drogą do Diego del Toro. And? No to rób statki i zapierdalaj? Co ja będę dla ciebie kurwa wszystko robić, człowieku? W waszych poszukiwaniach mogłaby pomóc loża. Ta zdrajczyni Bonnet musi tu gdzieś być. Moi śmiercy przypuszczają, że znaleźli w otoczeniu del Toro kolejnego sojusznika. Ta. Powierzono ci nowe zadanie. Wie co? Teraz tak myślę, on jest takim peniarzem. Może to on, co? Z nim jest, skoro znalazł sojusznika, on się penia. Więc może do niego dołączył, żeby go nie zgładził, co? Co? Mam się tu osiedlić, tak? No. Nie siedzibę loży, no kurwa kocham. Wiedziałem, że ta wyspa jest dla mnie, nie? Mówię, duża wyspa, no to co? Dla mnie czeka, nie? No i wykrakałem, nie?
prostu, nice. Nawanty! Nawanty, co my tu... O, ale mamy tytoni trzcinę, łe, no to dobre, to zajmuje. Ło, jeszcze 3 wykopaliska, 2 złoża rudy, hopy! Dobra, dobra miejscowa. Ja nie mogę budynku budować, no to ładnie. Poszukiwania tej zdrajczyni Grace pewnie długo się jeszcze przeciągną. Wznieśmy gdzieś magazyn. Mleko. A skąd mam drzewo natrzepać? Mam z kimś dobre chociaż te stosunki z Liangiem W. W imieniu cesarza pozwalam ci mówić. Kurwa się odezwał. Gdzie on jest w ogóle? Tutaj, nie? Smocze oko musi być zabezpieczone. Inaczej wszyscyśmy zgubieni. To drewno to jest sprawa dość pilna. Ten tu tylko kupuje. A ta? Po zagadkowej śmierci mojego męża podejrzewano mnie o morderstwo. Ale ja wiem, kto naprawdę za tym stał. Diego del Toro. What? Co ja mam zrobić bez drewna? Czekajcie, podpowiedzi, może coś znajdę tam. Małe podarunki pogłębią przyjaźń, czyli chodzi o dawanie hajsu, okej? Okay. No... Kto śmie mi przeszkadzać? Czekam na rozkazy. Nie mogę z nikim zażyć. Wyspę, którą można byłoby wykorzystać jako bazę do naszych poszukiwań. Ta, no co ty nie powiesz, no? A drzewa mi nadczepiesz? No ej, czegoś tu nie rozumiem, tak? Ta misja dla mnie jak na razie nie zrozumiała. Chyba, że to jest moje, nie no. Nie mam żadnej wyspy już tutaj, nie dali mi nic na początek. Może ty coś mam, a nawet nie wiem. No, mam natrzepać. What? Kapitan na mostku. Co ja potrzebuję? Castelli myśli wyłącznie o sobie. Dla pieniędzy zrobi wszystko. Mógłby nawet ukryć zbiegłą zbrodniarkę. Nie miałem żadnych tych pobocznych. Może za pobocznym dostanę drewno, co? No ale temu drewnu mam dostarczyć zaś, tak? Znieść siedzibę loży, no i chuj. Tylko magazynu nie mogę znieść. Nie mówcie, że jest jakiś bug, nie? Bo chyba walnę. Zaraz się widzimy, jak ogarnę to wszystko. Dobra, wracamy. Słuchajcie, jest taki deal, że ja po prostu miałem 2 statki na początek tej misji, a ja tylko tym jednym pływałem. Tu już się rozbiłem obóz na tej wyspie i trochę już do przodu pociągnąłem to wszystko, bo trochę by to trwało. To wam teraz pokażę na wyłączonym menu, gdzie tutaj był ten mój drugi statek. Tak, on dokładnie stał sobie tutaj, bo tu zaczynaliśmy z tamtym statkiem i tu były one 2. Jeden był zapakowany do fulla, 40 drewna, 40 narzędzi i 40 pożywienia. Ja tego nie widziałem. Dobra, w każdym bądź razie zaczynamy. Zobaczmy, jak tutaj wygląda wszystko. Mamy jednego rybaka, póki co zaraz się dobuduje, bo narzędzia teraz płyną. Powiem wam, co zrobiłem. Tradycyjnie 4 drwali. Na razie tylko jedna chata tutaj do tkacka do robienia sukna. Będzie styka, mieszkańców bardzo mało, ale są już osadnicy, jak widzicie. I nic poza tym. I tak, zawiozłem temu to drewno, które prosił, czyli 10 ton. Dostałem za to 5 narzędzi i on sprzedaje i podpisałem z nim umowę handlową. O słodka dziewico. Tak, to jest dobre. O słodka dziewico, twe złote włosy błyszczą lokami w słońcu. Twe oblicze podobne bogini, Afrodyto mego serca. Już lepiej. On jakieś wiersze tam toczy cały czas i mi opowiada, jak wejdę w magazyn. Za każdym razem inne, ciekawe ilu ich jest. Ale patrzcie. Mam z nimi już umowę. Te znaki zapytania to później będziemy musieli chyba każdy statek na mapie przebadać. Azjatycka poezja jest istną wirtuozerią. Z radością nam...
On sprzedaje nam narzędzia, czy jest nam potrzebne, sukno jest niepotrzebne. Chcę kupić pożywienie i drewno, to ja będę mu to woził i sprzedawał, wiecie? Drewno, wiecie, zawsze się coś zarobi, o to chodzi, nie za 300 na 40 tonach, czy on tam chyba 56 chce kupić. To tak całkiem nieźle. Dobra, wezmę, niech robią, bo drewno zaraz się tu wrzuci najwyżej. Dobra, puszczę im to, czy mają puszczone, mają puszczone, tak? Tak, dobra, no to jazda, ludziska. Budować! Sukno jest git, myślę pożywienia będziemy mogli dobudować kolejnego rybaka. Z tej, a tutaj niech będzie. I na pewno chcę to wbić na drugi poziom, tylko na razie nie mogę, dobra. Narzędzi przywiozłem, więc powinno mi styknąć, póki co. Czekajcie, gdzie jeszcze mam do kamieni? Tutaj może będziemy wydobywać najpierw, co? Bo tam miejsca będę potrzebował, to... Statek opływa rafę. Pośpiesz się z przeszukaniem. Patrzcie, tu mam statek z tym agentem loży. I ty co chwilę wypływa jakiś statek, który... Poza mapę oczywiście. Który ja muszę badać. Tak więc podpłyniemy sobie do niego. I przeszukaj. Trwa przeszukiwanie ładowni. Odkryłem ładownię pełną broni. Dokumenty wskazują, że odbiorcą ma być Diego del Toro. Cel nie ma na pokładzie. Gotowi do wystrzału! O! Atakujemy, ale nie uda mi się go zniszczyć. Nie zdążę, wypłynie poza mapę. Co ty sobie myślisz? Na pokładzie tego statku mógł być artefakt. Ej no. No i co miałem naczepać jednym statkiem, gościu? Byś pomógł trochę, a nie? Stocznie jeszcze nie zbudowałem, a ty już chcesz, żebym... No w sumie to wszystko się ociąga przeze mnie, nie? Jak ja po 40 minutach chyba dopiero rozbiłem sobie tą siedzibę. Bo znalazłem drugi statek, powinienem to zrestartować, no ale... Co poradzę? Nic nie poradzę. Dobra, mieszkańców bardzo mało mamy. Czas dobudować. Dobra, budu. Raz, dwa, raz. Nasramy trochę tych domków. Budynków do dyspozycji. A to taka dupna droga, ale to później się naprawi, bo tutaj chciałem, żeby odrywali. Odbierał wszystko. I tu miałem drogę zrobić. Czy zrobiłem? No właśnie, nie zrobiłem. Tu później zrobimy dwie cegiel, nie? A na razie jedna starczy. Na razie jedna, dobra. Muszę dobudować tych domków, bo jestem cały czas na minusie. A tutaj hajs się nie będzie zgadzał później. Dobra, tu zrobię kolejny kościółek. Tu trochę dupnie jest, bo jakieś kamienie na środku mapy, znaczy na wyspy mi dali. No nie, jeszcze źle zbudowałem, weźcie te drzewa. Denerwują. Zrobimy im tak tu dróżkę, klasa, fajnie to wygląda nawet. I tu powiedzmy, że damy taki duży ciąg tego wszystkiego. Zaraz im tutaj też kościół, jeszcze jeden postaje, bo już widzę, że nie sięga. Nie, jeszcze sięga, dobra. A tu już nie. Taki ciąg duży damy. A co ja się będę? Cyk, tutaj chyba, no dokładnie, nie doprowadziłem dróżki. Tu łączymy i jesteśmy zwycięzcą. I tu też. Tu stawiam kolejny kościół. Okej. Dobra. Myślę, że trochę już mieszkańców mamy, ale budujemy dalej, no problemu. Ja czekam i tak nam, aż nam wbije kilku tych. Więcej osadników, żeby móc już budować swoje narzędzia, ile się ich potrzebuję. Zdobyć jakieś informacje o kryjówce Grace Bonnet. Po kolei, ziom. Muszę stocznie wbudować, żeby nie przepuszczać tych statków, a tymi tutaj pitu. O dobra, mamy nowe budynki, dobra. To budujemy, panowie. Zatrzymam im.
Sztuka się narzędzi, idealnie. Dobra, gdzie są teraz złoża tego? Tu jest złoto, tutaj jest, dobra. Czy tu mi sięga magazyn? Nope. No i nie wiem teraz, czy starczy ten magazyn, który zrobiłem. Cyk. Aha, cegieł nie mam, dobra. I wszystko wiadomo. Zrobimy sobie tak fajnie dróżkę. O. Tu, dwa są na złożu, fajnie, obok siebie. To później nawet nie będzie trzeba specjalnie przenosić, ale chociaż mam nadzieję, że ta misja nie będzie aż taka długa. No panie, szybciej tam tegły. Panie, rausem, rausem. Dobra, mogę już. No to... ciach. Czyli produkcja już tego nam trwa. Bardzo fajnie. No i teraz tylko jeszcze trzeba 7 cegieł. O, i starczy, proszę bardzo, dwa narzędzia potrzebne. To nawet dwa postawię od razu, tylko nie mam cegieł zaś. Dobra, więc z tym nie będzie problem. Z tym nie będzie problemu. A ja popostawiam sobie kolejne domki. Taki duży ciąg. Czy tutaj sięga kościół? Sięga. Czy mógłbym cię prosić o pomoc? Nie sprzedałbyś mi nieco oleju do lamp? Nie mam. Dostawy są ostatnimi czasy trochę niepewne. A ja muszę skończyć mój wiersz. Przykro mi. Nie jestem na kupcach. Pisz do innych. Uuu, tu już pan nie ma centrum. No to szkoda. W twojej wiosce mieszka teraz ponad 500 mieszkańców. Wow, 500 powiadają. Dobra, mogę już wytworzyć. Tak, bo mamy cegły. Tak więc klasyka. I tutaj później zaś się nie zmieści. No to tutaj dam, bo dwa od razu pocisnę wam. Powiem, że wiem, że będę... O, mam na plusie nawet. Tego, żebym się nie spodziewał. Jeszcze im nie puszczam, bo chcę ten drugi wybudować. Będzie... kontynuować przeszukiwanie, albo ten statek handlowy nam umknie. Czekamy na rozkazy. Dobra, też już się nauczyłem, o co chodzi z przeszukiwaniem, zaraz wam pokażę. Patrzcie, mamy ten krąg i żeby pokazać, żeby on odkrył, co mają na pokładzie, muszę być w tym krąg. Na pokładzie nie ma artefaktu. Dobra. No to panowie, tak, teraz zaraz stocznię zbudujemy. Brakuje pewnych towarów. A, bo w sumie dam tą drugą cegielnię. Niech robią te cegły. Proszę bardzo, szybciej im pójdzie na pewno. Bo cały czas z cegłami jest teraz problem. Drewno też będzie teraz już potrzebne do użytku. Tam w hucie. Tak więc pójdzie, pomału pójdzie. Tak więc wrzucam to drewno, co miałem na pokładzie. I jeszcze tutaj bym gdzieś podbudował te domki, wam powiem. Myślę, że tu zrobimy dróżkę, cyk, i tu możemy ciskać sobie. Aha. Sukno, no tak, dobra, to już dbamy o to bardziej. W sumie to ja zapomniałem, przyznaję się bez bicia. Dam tu jedno i tutaj tkacza, proszę bardzo. Zrobię dróżkę ładną. O, tu się połączy wszystko, dali. Dobra. Myślę, że teraz ogarną. W ogóle zapomniałem o tym suknie, wam powiem. Smutny, ale prawdziwe. Myślę, że tutaj dam też do sukna jedno. Niech sobie tutaj też robią. Zaś nie ma narzędzi, dobra. O, są narzędzia. Czyli wszystko się już zgadza. Jak to już postawię, to już będę miał spokój, że ulala. I tkacza, myślę, że o, tutaj sobie dam. Dawaj, narzędzie, dobra, proszę bardzo. Czyli o sukno jeszcze nie martwimy, ale o pożywienie i owszem. To teraz zbieramy narzędzia na farmę bydła. Myślę, że i tak popłynę sobie do niego kupić trochę narzędzi, bo u mnie trochę wolno to wytwarza. W sumie dobra, robię tą drugą od razu. Pewnie będę miał na minusie kapkę, ale no.
szybciej pójdą narzędzia. Widzę, że cegły już się ruszyły nieźle. To już plus. No, sukno jest git. Pożywienie spada szybko. Musimy zrobić tę farmę bydła. I to jakąś nawet sporą. Nie jakieś tam pitu małe. Myślę, że tutaj to zrobimy. Tu myślę, że będzie całkiem spoko to. O, patrzcie. Zrobimy sobie tutaj tak dróżkę i będzie można działać. Czekajcie, na ile kratek jest to? Na 3, dobra. Czyli raz, dwa, trzy i tutaj już bydło budujemy, klasa. Dobra, od razu mi pozwoli dwie wybudować. Proszę bardzo. Oj, jednak źle odliczyłem. Jak kurwa dwie? Jak ja to zrobiłem? What? Dobra, czekamy na narzędzia. Ja wam powiem, że już kończymy odcinek, a ja was zapraszam do Anno Online. Jest to przeglądarkowa wersja gry Anno 1701. Link macie w opisie, tam zrobicie konto i możecie sobie pykać, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, papa.